Robicie kiedy? 3, 2, 1. Bardzo dziękujemy. W takim razie myślę, że teraz... Będą docelowo jesienią wszystko z tej starej bazy. Natomiast całe wszystko jest odnowione przez Państwa. Nasz sprzęt po tej stronie doposażyliśmy tam. Potrzebujemy jeszcze tylko elektroniki, żeby zmienić to spodnie. Takiego zaplecza nie ma w tej chwili, że nasza praca. Co? Drugie miejsce. Jest naprawdę wysoki poziom. Na lewo proszę. Na lewo? Jest drugie pomieszczenie, tak, dla zespołu specjalistycznego. Tu będą również dwaj ratownicy medyczni i lekarz z boku, tak samo z tarczanami tego odpoczynku pomiędzy wyjazdami. Także naprawdę świetny doświadczenie. Tam dalej na wprost mamy pokój socjalny. Także tak naprawdę to wszystko dzięki Państwu. Tu będzie jeszcze cała konsola do wezwań zespołu, ten cały sprzęt elektroniczny. Tylko tego nam brakuje. I najważniejsza rzecz dla personelu mojego to taki socjal po lewej stronie. Zaplecze sanitarne. Tak, po lewej stronie. Zapraszam, panie prezydencie. Bieszczady, to najlepszy sprzęt. Nowe prysznice, proszę. No to jest po prostu... Tego nie mamy. No, to jak oni tu weszli, zobaczyli, to byli najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Naprawdę. No, jest bardzo się cieszę. Naprawdę, ogromnie. To jest niesamowity i standard i w ogóle wszystko, co mówię, tylko dla pracy tych ludzi. No bo de facto oni świadczą te wszystkie usługi. Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. W porównaniu do tej siedziby, którą Państwo mają w sąsiedztwie Sanepidu, co nie podoba się po pandemii, po tylu latach? To jest inna siedziba. To jest siedziba, która obejmuje zespół specjalistyczny, zespół podstawowy, czyli dwie karetki, które do tej pory stacjonowały na Załodrzu. One obejmowały swoim działaniem rejon Załodrza, tylko dotychczas one stacjonowały w szpitalu wojskowym. Z racji tego, że szpital wojskowy się przebudowuje w różną formę, jakby nie ma też możliwości, żebyśmy tam zostali. Więc z racji tego, dzięki uprzejmości pana prezydenta, zostały pozyskane środki i przeznaczone na remont, na prace budowlane związane z nową placówką tak naprawdę, bo to nie jest główna baza. Główna baza, jak państwo wiecie, znajduje się na Mickiewicza, ale w związku z tą, z przystosowaniem tej placówki do stacjonowania dwóch zespołów ratownictwa medycznego. Więc ich rejon działania się nie zmieni, aczkolwiek położenie tej placówki jest bardzo uniwersalne, jest strategiczne, daje nam dużo większe możliwości niż dotychczasowy pobyt przy szpitalu wojskowym. No właśnie, teraz ta ulica, powiedzmy, Wróblewskiego jest strasznie zakorkowana, więc ciężki byłby przejazd przez Załodrze, ale na dłuższą metę, jak już wszystko będzie luźne, to faktycznie poprawi Wam to jakoś możliwość dojazdu do pacjentów? Tak, oczywiście. Wylot z każdej strony na ulicę to jest jedna rzecz. Z drugiej strony prawie przy centrum miasta i z trzeciej strony na początku Załodrza, przy blokach, gdzie kumulacja ludności jest najwyższa. Tak naprawdę wszystko robimy po to, żeby zmniejszyć te czasy dojazdu, żeby jak najszybciej, jak najbardziej profesjonalny sposób udzielać pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Więc ta placówka będzie dla nas na pewno niesamowicie dobrym miejscem na stacjonowanie tych dwóch zespołów ratownictwa medycznego. To jest też szybki dojazd do obu punktów zjazdowych na autostradę. Oczywiście, w rejonie tych dwóch karetek jest autostrada. Tak naprawdę kolejną karetką, którą mamy, to jest karetka w Niemodlinie, więc bardzo daleko, więc te zespoły mają duży rejon operacyjny oczywiście, ale też wylot na główną trasę w mieście, czyli ulicę Niemodlińską, ewentualnie na obwodnicę, jest na pewno ułatwione. No to proszę powiedzieć, co tutaj powstało, jakie tutaj mamy pomieszczenia, ile pracowników tutaj będzie?
dzięki środkom naszych obywateli, dzięki pomocy pana prezydenta zostało odnowione to pomieszczenie. Tu jest kilka pomieszczeń dla stacjonowania tych zespołów ratownictwa medycznego. Docelowo zespół S i zespół P, czyli 5 osób, 4 ratowników medycznych plus lekarz, pomieszczenia do wypoczynku, pomieszczenia socjalne, jadalnia, szafki, prysznice, sanitariaty plus parking we współpracy razem ze Strażą Miejską i wiata dla potrzeb stacjonowania tych dwóch zespołów ratownictwa medycznego.